Dzień dobry. Jak minął wam wieczór, albo dzień, albo rano? Nie wiem, jak to się wydarzyło, że znowu tu jesteśmy. Ale nie pada, słuchajcie. I nie wieje. Przestało wiać, ale to jest chwilowe, słuchajcie. O 10 wszystko wraca do normalności, także... Do 10 jest super pogoda, od 11 jest Armagedon, 11 metrów na sekundę. Więc będziemy się chować, próbować coś złowić. Yo, yo, zaczynamy zmagania, dzień drugi. Trzeci. Czerwone lampki zaczęły, że to działa, wiesz? Nic nie mieli mówić, kamerzysta powiedział. Kazał nic nie mówić. Kamerzysta jest na weselu. Co jest? Na weselu jest kamerzysta. Tak? A tu jest co, operator? A to są poprawiny. Przecież my codziennie mamy wesele na łódce, słuchajcie. Więc to jest operator, kamerzysta, czy obsługa wesela? Obsługa wesela. A. Nie, no tak, żeby już nie żartować, ale z nimi się inaczej nie da. Bartek całą noc odlewał gumy. Drugi Bartek skrobał woblery. No i co? My ostrzyliśmy kotwicę. No i spróbujemy coś na to złowić, także... A czy uda się złowić? Zobaczycie to za kilka godzin na tym filmie pewnie. Albo i nie. Tyle miałem do powiedzenia dziś. Dziękuję. Zobaczcie, poranne napłynięcie, ryby widać bardzo ładnie, także ustawimy się, spróbujemy w pierwszym miejscu. Echo sonda kłamie, rybów jest pełno, a brać nie chcą. Ryba, prawo. Lech, wiecie? Pewnie się wydaje, albo to nie ryba jest, nie? No ale zobaczymy. A kotwiczkę uciadł? No, ale nie, nie. Też tego leszcza w ręce musisz wziąć. No musisz. Musisz być okrzony. Tak. Dobry jest, nie? Na łódkę dawać zdjęcia. No nie świruj. Staram się. Co to było? Ty? Gotowości? No nie tak. Weź i... Ola, drejcu. Tam dać? Co? Nie wiem, już teraz sam głupia. Ja po holu stwierdzam, że chyba leży. Którą mamy godzinę? 7:20. A jesteśmy na wodzie ile? 10 minut. 10 minut. Sandał, ale przysiadł ten. Czyli dopiero zaczną. Proszę. Nie. 10 minut na wodzie, zmiana przynęty na jaskółkę w czuburachę i pierwszy sandacz dzisiejszego dnia się melduje. Oby nie ostatni. Dobrze. No i pięknie. No. Dobrze. Bang, 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 bang. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Takie było mały pstryk. No mówię, zapnę sobie. Zobaczcie, co się wydarzyło. Nie jest duży. Ale cieszy. Ale bardzo waleczne. Seledynowa guma, ze względu na to, że ciemna woda cały czas, brudna. Muszę oddać na to. Szczęko ścisku dostał. Taki koleżka. I od razu. Bye bye, kolego. Bardzo delikatnie podbijam. Woda mało płynie, dwa razy delikatnie, nie za wysoko. Na razie jest rano, więc te ryby myślę, że jeszcze mało aktywne są. Trzeba poczekać z godzinkę, półtorej, aż będą bardziej chętne do współpracy. Będą wtedy takie atomowe strzały. Bynajmniej tak zawsze było. I za chwilę sprawdzimy. Jest kolejny. Znowu ten sam rocznik, podbicie i tak całe życie.
taki sympatyczny kolega. Łowimy na między 8 a 9 metrów, tak klasycznie. No to co, rybka taka 50 parę centymetrów, właśnie Bartek miał też, widzę, coś tam urwał. Wraca do wody. Cześć kolego. I do następnego. Tam dać? Chciałeś go? Nie idzie po prostu, nie? O, Bartek zwiększył przynętę i umie. Zobaczcie, duża przynęta, duża ryba. I co się stało? Bartek. No jest duża przynęta i ryba jest większa od niej. O, prawie, nie? Kiedy chyba. Cześć! No stary. No. Dla jaj chciałem to rzucić. Co ty zrobiłeś? To dla jaj właśnie pokazałem, bo... Wszystko to jest ładne. Szczególnie ten pan dzierżący tą wędkę. Ja nie myślę, ja łowię. Ja nie myślę, ja łowię. Pierwsze napłynięcie. Pierwszy rzut. Pierwszy rzut. O. I melduje się, zobaczcie. Przynęta, która otwiera nam okonie na tym wyjeździe, to... Zobaczcie. To jest jazgarz od Barteza. Piękne branie, piękna ryba. Super okonek. Ładny okoń, mniejsza przynęta, od razu gryz. Tak na razie tylko popukują, trzeba było zmienić przynętę. Ładny strzał. Dobrze, że się wypiął, ale gumę jak, ale gumę jak mi rozerwał. Pokaż. A to nie moja, to nie mogę pokazać. Zobacz, co ma. Polisz. Polisz PR. Polisz style. Chcesz polisz? O, zobaczcie, jak coś trafiony, nie? Szczupaczek. Na klasykę gatunku. Twisterek. Dobra, na wodę. Pukał i w końcu puknął. Znowu. Co znowu? No znowu świszczyglut. Pieprzykowy. No jakie pieprzyki. No ten to już jest rekord, chyba mój największy holenderski.
Masz. Trzeba zmienić przynętę chyba na większą, bo to nie to. Kurde, to byśmy mogli naprawdę te polskie okonie wymienić. Proszę bardzo, zmiana przynęty na delikatną, na czebulaszce. Mała, większe ryby. Mała jaskółeczka, skakany. No i takie nie, jakby nie holenderskie rozmiary. Ale fajnie, cieszy, bo brania są. Zjadł całą gumę. O właśnie, zobaczcie. Jazgasz, główka. Nie wiem, chyba z 15 gram. Zobaczcie, taki jazgarzyk, taki okonek. No i co? Leci. Kolejna sympatyczny. Wody. Kolejna ryba, nie za duża, ale fajne branie, fajny strzał. 15 gram główka i kolega wraca do wody. Się nastroszył. Zmiana gumy, zmiana miejsca i dalej to samo. Nic nie brało, zmieniliśmy miejsce. Delikatny strzał. Dziabnął okonek. Dziabnął okonek. Wszyscy tu dziabią okonki. Dobra, bo się wyrywa. Dałem mu hamulec tak po luźnie, żeby będzie ten jeździł. Człowiek. A takiego małego koleżkę. 12 gram. Spróbujemy. O je! Hamulec rozkręci! Szybko, bo się liczy każda ryba. Zapamiętajcie tę twarz. Tą twarz. Miałem kilka brań, ale tak szarpie to ogonek. Daj, patrz, ryba, zobacz, jak idzie z roli. Wow, Bartku, jak tego dokonałeś? To chyba będzie z 50. Ale jest. Kurde. To nie. Ajaj, jakie mądre. Prawie 50, przepiął się. Ma 50, chcecie miarkę? Miałam. Ale ładna ryba. Podbieram? Nie, wyratowałem. Ja wiedziałem, bo tak rozkręcone. Ale wziął. No, zgadłem. Polewam tak małe spadacze, bo jest ten 90. Ryby łapiemy? Ryba ładna. Żyrak? Tak. Pięknie. Mówiłem, że są. Widziałem je tu, panowie. Tak? I one tu są. Tak. Pojedziemy z tematem. Kurwa, dalej. Zobaczcie. Są niesamowite. A jak gra ma zdrowo? Szybko. No, 3 gramy. 3 gramy? Tak. Obieg, na wolno. Czekaj, czekaj. Chyba, że się dzieje. Ale o. Chyba się coś się dzieje. Tam dasz? Nie. No, okoń, ale to będzie chyba. Panie. To jak to okoń, to rekrutkiata rybowy. Zobaczył. Chyba, że to na panie.
zdążył ty, wiesz. No niestety, walczyliśmy dzielnie, godzina 13, spływamy do portu, bo wiatr już ma w granicach 12 metrów na sekundę, także robi się bardzo niebezpiecznie, nawet w rzece ciężko było się schować, więc no, trzeba po prostu odpuścić, zdrowy rozsądek mówi, że trzeba wrócić do domu, nie zawsze ryby są na pierwszym miejscu, więc zrobimy sobie jakiś obiad, zobaczymy, może się uda wieczorem, a na razie kończymy.